Band jest to sztuka o homoseksualistach w hitlerowskich Niemczech w latach 30. I zaczyna się cały dramat w momencie, kiedy jeszcze panuje swoboda obyczajowa w Niemczech i są jakby legalnie działają kluby gejowskie, stowarzyszenia gejowskie, istnieje Instytut Badania Płci i Seksualności Człowieka i jest to najbardziej liberalne miasto świata. I w momencie, kiedy następuje noc długich noży, Hitler zaczyna robić porządki w Niemczech, zaczyna, krótko mówiąc, porządki robić też z gejami. Odbywają się łapanki i geje są wywożeni po prostu do obozów koncentracyjnych, do Dachau. No i druga część sztuki dzieje się już w obozie. A to tak fabularnie. A to, co jest w środku między bohaterami, to jest... Ta sztuka to jest opowieść, krótko mówiąc, o miłości. Uniwersalna historia o miłości. Nie ma to znaczenia, czy to jest między dwoma mężczyznami, czy między mężczyzną a kobietą. Po prostu o miłości i o tym, że w przypadku mojego bohatera, mój bohater boi się tej miłości. Tak wydaje mi się, że to jest bardzo współczesne, bo tak mi się wydaje, że obecne czasy też są tym naznaczone, że ludzie generalnie nie walczą o miłość, nie walczą o siebie, bardzo łatwo odpuszczają, bardzo łatwo rozwiązują związki stałe i wypierają miłość, ponieważ ona wymaga od człowieka, jeżeli jest się w związku, wymaga od człowieka pewnej odpowiedzialności, kompromisów, rezygnacji ze swoich małych egoizmów, tylko wymaga też poświęcenia się drugiej osobie, kawałka siebie. O to jest coraz trudniej. Max jest lekko duchem. Jest facetem, który wyparł się wszystkiego. To w sensie takim, że wyparł się rodziny, która nie toleruje i nie zgadza się na jego homoseksualizm. Jest totalnie niezależny, jest utracjuszem, całe jego życie polega na ciągłej zabawie, klubach, zażywaniu kokainy, piciu, organizowaniu trójkątów seksualnych, czworokątów, co tam sobie można wyobrazić. Jest po prostu totalnym utracjuszem, libertynem i tak dalej. Oczywiście ma jakiś związek, ma kogoś blisko siebie, ale nie traktuje go, tego swojego partnera, poważnie. No, to cały czas odsuwa tę właśnie sferę uczuciowości i jakby zasadza się na tym tylko, żeby brać z życia garściami. Taki on jest na początku. Im dalej idziemy w sztukę, im dalej w las, Max się zmienia po prostu, ale jest też taką postacią, osobą, która zawsze sobie radzi w trudnych sytuacjach.